Ale ja tutaj wyciskam ciężary, widzowie, muszę być najlepsza na tej siłowni. Chcę być mega silna i mieć mięśnie. Chcę brać udział w zapasach, to jest moje marzenie na dzisiaj. Przez 24 godziny chciałabym zostać takim sumo, wiecie. Chcę być taka potężna, mocna, silna i wszystkich pokonać. Dobra, czas zmienić ciężar. Idziemy po 150, zobaczcie jak biorę na klatę. Raz, dwa, trzy. Czy widzieliście kiedyś taką silną dziewczynę? Napiszcie w komentarzu. I kliknijcie łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest 1 kg. Więcej, dawajcie, dobra, ale żeście kliknęli tych łapeczek, normalnie na 300 mogę wejść i też biorę z łatwością na klatę. Ale pamiętajcie, że ciężary to nie wszystko, liczy się też dobra dieta, więc będę musiała dzisiaj dużo zjeść na masę, potem rzeźbę, więc wiecie, najpierw masa, potem rzeźba. Lecimy dalej tutaj na ławeczkę, ćwiczymy brzuszki, brzuszek też musi być, musimy być silni, zostaniemy dzisiaj zawodnikami sumo, takie jest moje marzenie, zobaczymy, czy uda się to zrobić na Brookhaven i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I zobaczymy, może będę silniejsza. Jeszcze biegniemy, biegniemy, biegniemy. Musimy odpalić tutaj bieżnię, bo coś mi nie wyszło. Właśnie, bo ja nie powinnam biegać, ja powinnam ciężary, ciężary, żeby być silna. Oj, patrzcie widzowie, jak ja tutaj wyciskam, jak mi już mięśnie urosły. Normalnie cały dzień na tej siłowni, ale chyba wystarczy. Patrzcie, jak ja mam mi mięśnie, jaka jestem wielka. Normalnie sumo się ze mnie robi. Idę sobie teraz tutaj usiąść i chyba sobie coś zjem. Normalnie aż się nie mieszczę, ja nie wiem, czy ktoś by się tutaj zmieścił obok mnie jeszcze przy tym stoliczku. Dzień dobry, poproszę tego hamburgera, wszystko zjem. Najpierw masa, potem rzeźba, ryż z kurczakiem. Jemy tutaj, tak jest, odkładamy i zajadamy. Słuchajcie, hamburgera. Czy hamburger jest zdrowy? Nie wiem do końca. Może ze swojego plecaczka wyciągnę jakieś bardziej zdrowe rzeczy. A wy widzowie, pamiętajcie też, żeby zostawić subika. Wbijam 400 tysięcy na ten kanale, niewiele zostało. Okej, dobra. Ja tutaj sobie rozkładam, biorę tak, hot dogi. Raz, dobrze. Co jeszcze mogę tutaj sobie wyciągnąć? Kanapka też się przyda, pizza, ciastko, donut, może być nawet tort, wata cukrowa, ciastko kolejne, o tu toast, wszystko będę jadła, patrzcie na to. Teraz jem ciastko, nie ciastko, kanapkę, więc każda łapeczka w górę to jest nie tylko 1 kg więcej, ale też jedna kanapka więcej i dajemy teraz znowu pizza, tak jest, zobaczcie jaka jestem silna, ale ja zajadam normalnie i zaraz wracam na siłownię. Dobra, tort może teraz tak nie zjem, ale jeszcze wata cukrowa, cukier, wszystko, ja nie wiem czy to jest do końca zdrowe, idę dalej ćwiczyć. Wow, widzowie, zobaczcie, co się ze mną stało, ale zostałam sumo normalnie. Teraz już mogę się wybrać na zapasy. Zobaczcie, nawet jakieś mi się tutaj dziwne rysy na twarzy zrobiły. Jakby podwójne brwi, coś mi wyrosło. Nie wiem czemu, ale patrzcie, jaki mam strój. Teraz normalnie mogę się bić. Teraz jeszcze jakieś pozy. Ej, czekajcie, boks, boks, tak właśnie. Teraz mogę się bić, zobaczcie, jaka jestem silna. Yeah. Chciałabym, żeby ktoś mnie zabrał na zapasy z sumo. Ale to jest tylko moje marzenie. Nie, no. Może mi się przyśni coś takiego? Fajnie by było. Dobra, czas już wrócić do domu, bo tak naprawdę tutaj nawet na Brookhaven nie ma takiej sali, gdzie można by się było z kimś bić, wiecie, ćwiczyć jakieś sztuki walki. No nie ma takiej. To jest tylko moje marzenie. Może ja bym coś zrobiła takiego na Brookhaven? No ale okej, wiecie co? Jestem zmęczona, więc podjeżdżam pod swoją chałupę. O, sorry, tutaj wjechałam w dyńkę, bo akurat jest udekorowana moja chałupa i teraz sobie... Ej, gdzie tu jest wejście? Ej, halo, a tu jest wejście. Zapomniałam, gdzie ja mieszkam. Dobra, trochę chillów, jacuzzi, ale mam fajny strój. Ale ja mam marzenie zostać zawodnikiem sumy. Ej, jestem ciekawa, jak to jest, bo oni się tam muszą przepychać, to są takie zapasy, nie? No ale dobra, zjadłam już dzisiaj tyle, już się naćwiczyłam, więc idę sobie trochę odpocząć. Dobrze, kładę się. O, dobranoc, widzowie. Halo? Co się tutaj dzieje? Ej, ktoś mnie bije. Idź, idź. Co ja mam zrobić? Kliknij, aby walczyć. Gdzie mam klikać? Tutaj mam klikać. Muszę kogoś wypchnąć. Zobaczcie, jestem zawodnikiem sumo. Pcham go. Muszę go wypchnąć poza okrąg. Jest, udało się. Zjedz trochę jedzenia, aby stać się większym. Co? To jest naprawdę. Jestem tu. Ej, zobaczcie. Będę jadła. Co to są za rzeczy? Jakieś pierożki japońskie? Bo wiecie, że sumo to jest tak naprawdę sport narodowy Japonii, więc oni mają tu swoje jedzenie. Zobaczcie, skakać, aby zwolnić. Dobra, skaczę. I cały czas można jeść. Można jeść i jeść. Idę teraz i z kolejnym osobą chyba walczyć. Gdzie ja teraz tu idę? Gdzie mnie to prowadzi? Teraz będę tu ćwiczyć. Zobaczcie, się rozciągam. Trenuj nogi, ćwicz swoje ramiona, aby pchać mocniej. Czajcie to? Teraz mi pokazuje, że mam iść tam. Tutaj ćwiczyłam nogi. Następnie teraz mam ogólnie wersję noob, czyli jestem bardzo słaba. Ale teraz co tu jest grane? Patrzcie, ja normalnie nawalam, jaka jestem silna.
Jak ja nawalam? Ej, co jest grane? Jaka silna. Okej, teraz już chyba mam więcej mocy. Zobaczcie, tutaj mam 10, nóg mam 9, ale ręce muszą być chyba silniejsze, żeby wypychać tych zawodników, ale nogi też są ważne, żeby się zapierać, żeby ktoś nas nie wypchnął. Dobra, jestem już dość silna i teraz co ja mam zrobić? Chyba już wiem, jak co tutaj robić. Idę teraz walczyć kimś, kto ma 25. Ej, zobaczymy, czy się uda. Ja chcę się z nim bić. Okej, dobra. Uwaga, zawody sumo, zapasy. Co to było? Widzowie, ona mnie położyła na łopatki, ta baba. Nie wiem, kto to był. Idę do kogoś łatwiejszego, do tego idę. Zobaczcie. Nie wiem, z jakim szkieletem mogę się bić, ale nie. Dobra, uwaga, muszę klikać w to. Klikam. Ale go wyrzuciłam. Ty, jak on odleciał, ten ma 300. Ej, zobaczymy, jak z nim będę walczyć. Patrzcie na to, będę z nim walczyć. Czekajcie, zobaczcie. A, nie. Dobra, nie mam szans z nim. Ale patrzcie, mam tutaj już dwa zwycięstwa, jak ja leżałam, okej? I tu jest ktoś, kto ma... Jest jakiś poziom nerd. Ale wiecie co, ja jestem cały czas noobem, co jest słabe, ale spróbuję jeszcze tym. To jest jakiś uczeń. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. Fajnie by było, a jak nie, to cały czas... Ej, jak on pcha! Co jest? On jest silniejszy niż ten najsilniejszy. Ej, patrzcie teraz, kto walczy. Co to jest za dziewczyna? Może ja się z nią zmierzę? To jest jakiś noob. Ej, ja zaraz idę walczyć. Dobra, idę jeszcze raz z tym szkieletem będę walczyć. Patrzcie. Walczę z tym szkieletem. I uwaga, uwaga, pcha. A masz. Ale go wyrzuciłam. I dobrze mu tak. Okej, teraz idę dalej sobie ćwiczyć tutaj nogi. Ej, o co chodzi? Czemu nie mogę? O, tu... Aha, bo tu jest dla tych lepszych. Każda mata jest przeznaczona dla innego zawodnika. Patrzcie, jak ja tu podnoszę. O, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oła, i jedziemy. Zobaczmy sobie, co my tutaj jeszcze mamy. Możemy sobie te zwycięstwa też kupić. Zobaczcie, za 450 robuxów. Lub za 99 robuxów możemy sobie kupić... Co? Za 99 robuxów 1000 wygranych? To przecież ja ich wszystkich tam pokonam. Zobaczcie, widzowie, jakie ja już mam silne nogi. Jak ja ćwiczę. A ja normalnie chyba urosnę. Ej, spróbujemy urosnąć, dobra. Już teraz coś mam tutaj, za 15 zwycięstw można jakieś jajko odblokować. Okej, ale to jeszcze nie teraz. Muszę iść teraz tutaj nawalać. Słuchajcie, ten pierwszy jest do mnie, bo to jest taki, że tak powiem, początkujący. I normalnie patrzcie, jak przyładowuję. Raz, dwa, trzy i nawalam. Teraz będę tak cały dzień nawalać, bo chcę być zawodnikiem sumo i chcę pokonać. Patrzcie, jak ja tylko tutaj daję czadu. Patrzcie tylko, jak ja rosnę, coś nieproporcjonalnie, dlatego, że mam ogromne ręce, ale te nóżki są takie jeszcze małe, chudziutkie. Chyba muszę więcej zjeść, także teraz jemy, bo zobaczcie, najmniej to teraz w tym momencie zjadłam, więc teraz wcinam ile się da, bo muszę tego dużo zjeść. Niestety nie mogę chyba większej porcji, dlatego że... A, dobra, mogę? Ale nie mogę więcej jeść. Ciekawe, czy tutaj można sobie coś kupić, żeby to przyspieszyć. Chyba nie, ale też odkryłam, że po prawej stronie mamy taki prezent. Jeśli go otworzę, to mi przybyło 5% wygranych. Także mam teraz 18 z chyba 3, które miałam, także mega fajnie. I spoko. Nie muszę się wysilać. Zaraz pójdziemy się z kimś zmierzyć. Muszę jeszcze trochę pojeść. Tak mi się wydaje, że wszystkiego powinna mieć po 100. To znaczy i tego, co zjadłam, i 100 do siły mięśni, i 100 do siły nóg. Zobaczymy potem, czy uda nam się z kimś zmierzyć. Może ktoś tutaj wbije i będziemy mogli kogoś pokonać. Na razie robi się ciekawie. To jeszcze mi przybyło coś takiego. Zaloguj się co 24 godziny, aby otrzymać swoją serię. I dostaliśmy w dzień pierwszy 1000 wygranych. Ej, serio? Serio, dostałam 1000 wygranych. Jakim cudem, widzowie. Ale cudownie, normalnie ekstra. Okej, już teraz sporo zjadam. Zobaczcie, jaka już jestem. Już jestem większa. Więc teraz idę sobie tutaj jeszcze potrenować nogi. Nogi są najważniejsze. Patrzcie teraz, uwaga, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i do góry. I szybciej. I za kolejną minutę mam kolejny podarunek. Także mega fajnie, że mam to urozmaicone. I teraz ćwiczę, nie poddaję się. Chcę być silna, mam już dużo zwycięstw. Ale muszę nadal rosnąć. I jeszcze patrzcie, widzowie, mamy sobie tutaj sklep i możemy sobie dwa razy więcej dodać siły do ramion oraz do masy, a także do nóg. Także zobaczcie, możemy też za 19 robuxów dwa razy więcej wygranych, także to się chyba opłaca. Nie wiem, co najlepiej, bo chyba wydaje mi się, żebym kupiła najpierw ramiona. Szkoda, że nie ma takiego combo, żeby wszystko od razu dostać. Są jakieś mikstury, tylko takie. Chyba trzeba po kolei wszystko. Dobra, no to bierzemy za 19 robuxów. Kupujemy sobie dwa razy większe ramiona. Okej, dwa razy większe ramiona. Mamy to.
Świetnie. Kupujemy dwa razy większe nogi i zobaczymy, jak my urośniemy. Uwaga, i będzie śmiesznie. Myślę, że możemy wtedy serio urosnąć. Będzie to nam szybciej chyba szło, dwa razy więcej. Tak mi się... Oj, mamy kolejny prezent. Zobaczcie, plus 10% do ramion. O, teraz świetnie. Zobaczcie, jak ja już tutaj jestem ostry zawodnik sumo. Ale ja lecę. Wow. I ciekawe, czy ja mogę dostać też jakieś profity z tego, że kogoś pokonam. Zaraz pójdę kogoś pokonać, bo ja teraz kupiłam. I czy mi się to robi razy dwa? Widzowie, mi się wydaje, że mi się to nie robi razy dwa. Nie wiem, czy ja to źle zrobiłam, czy co, ale chyba mi się to nie podwaja, mimo że to kupiłam. No dobra, widzowie, zobaczcie, ja już sporo zjadłam, mam dużo siły w ramionach i też w nogach, ale moje nogi są nadal chude. W ogóle co się stało z tym brzuchem? Ja mam jakiś chudy brzuch. Czemu takie? Zobaczcie, on jest jeszcze chudszy. Dobra, to jednak nie jest aż tak źle. Ale możemy sobie otworzyć teraz jajko za 15 wygranych. Uwaga, klikam i uwaga. Czy to będzie jakieś zwierzę albo więcej siły? Dostałam kotka. O, z kotkiem będę się biła. Może on da mi trochę mocy. Okej, no to idę dalej sobie jeść, słuchajcie, bo to nie jest takie proste. Potrzebuję tutaj 1200 wygranych, a tutaj co? O, 300. O, teraz dostaję więcej. No to tak to można żyć. Tutaj może... Ej, zobaczcie, jaki tam jest silny ktoś. Ten jest wielki. Ale jak to się stało, że ja mam taki mały brzuch? Przez to, że ja mam taką dziewczęcą figurę, to ja mam taki szczupły brzuch. Ja w ogóle w tym brzuchu nic nie mam. Patrzcie na to. Co jest grane? Mięśnie u rąk mi rosną, ale brzuch. Ja za mało zjadłam, czy co? Ej, może ja powinnam więcej jeść? Dobra, idziemy jeść. Już trochę mocy mam, bo ręce mi urosły, ale nogi mam bardzo małe. Patrzcie na niego. Jaki szczupły. Dobra, nie śmieję się, ja też taka byłam. Okej, idę zjeść, czy ja będę mogła zjeść? Może tutaj, nie mogę tutaj zjeść. Tutaj muszę mieć 1200 wygranych. Okej, to idę jeść, jak prawdziwy zawodnik. O, tutaj dostaję też plus 13, to mi się podoba. Muszę jak najwięcej zjeść, jemy, jemy. Okej, kotku, też możesz sobie coś tam zjeść. Ale ten brzuch jakoś mi nie rośnie specjalnie. Bardziej klatka piersiowa mi rośnie. Nie wiem, czemu brzuch jest taki wąski. Czy to tak ma być, czy nie? Dziwne to jest. Czy to jest jakieś zbugowane u mnie? No bo ogólnie się rozrastam, ale brzuch jest jakiś dziwny. Nie wiem, coś tu poszło nie tak, już nieważne. Okej, bo tak naprawdę kupiłam te mikstury, żeby mi liczyło razy dwa przez 5 minut, ale jak wyszłam z gry, to niestety to nie zadziałało i to się niestety nie powiodło. Nie udało się i jak weszłam już z powrotem, to jakoś z tym brzuchem dziwne rzeczy się zadziały. Okej, dobra. Idziemy teraz walczyć. Może weźmiemy sobie tą dziewczynę. Mam już trochę mocy w rękach, ale nie wiem, czy ją przepchnę. Czekajcie, czekajcie. Ej, patrzcie! Co jest? Dałam sobie z nią radę? I ja, ej, czekajcie, czekajcie, to było mocne. Dobra, kolejny sfar. O, pcham ją mimo, o, joj, mimo że mam takie chude nóżki, to ją pokonałam. Ej, a jakbym wzięła tego? Dobra, wezmę nauczyciela. O, może sobie z nauczycielem poradzę, uwaga. To może być ciekawe, widzowie, oglądajcie, uwaga, pcham, pcham, pcham. A, nie, jeszcze jestem za słaba, ma dużo więcej mocy. No dobra, a jakbym, no tego szkieleta to tam przepchnę na raz. Ej, patrzcie teraz, to będzie dobre. Chłopiec, uwaga, 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 uwaga. Masz, wypchnięty. Poszło, gładko. To jest mistrz, master sumo. Ja bym chciała tak jak on wyglądać. Ej, spróbujemy sobie z nim. Ja teraz z nim walczę, widzowie. Uwaga. Co jest, ej. Co się stało? On mnie nie wypchnął. On mnie po prostu zgniótł. Co się dzieje? Wow! A jakbym wzięła jeszcze tego... O, to też jest dobry zawodnik. Patrzcie na to. Uwaga, mierzę się z nim. Uwaga, pcham, pcham, pcham. No nie! Nie udało mi się, no! Niam, 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 niam. Ojej, to był tylko sen! Ale ja miałam wspaniały sen! Moje marzenie się spełniło, ale tylko przez sen. Zostałam zawodnikiem sumo przez 24 godziny. Tak naprawdę, widzowie, to nie było do końca moje marzenie, ale zawsze chciałam zobaczyć, jak to jest, tak się siłować w zapasach, tak jeść, rosnąć, ćwiczyć. To jest naprawdę ciężkie. Ale fajnie, że mi się chociaż to przyśniło. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Już nie chcę być sumo, już koniec. Ale wy, widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek. Bądźcie też jutro, pamiętajcie, że odcinki są codziennie i do zobaczenia!